Szanowni Państwo, Pani Prezydent Hanna Zdanowska. Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję, że zdecydowaliście się Państwo przyjść tu i spotkać. Od jakiegoś czasu, praktycznie od 2 miesięcy, spotykamy się w różnych przestrzeniach naszego miasta, na różnych dzielnicach, w różnych zakątkach, żeby porozmawiać, albo przejść się i porozmawiać o tych rzeczach, które już zostały zrobione, jak w przypadku tych spotkań, które mamy w ramach rewitalizowanych części miasta w centrum, które mieszczą się przede wszystkim rewitalizacji obszarowej, albo tak jak tutaj spotkać się na poszczególnych osiedlach i porozmawiać, co jeszcze trzeba zrobić, co poszło nie tak, co poszło dobrze. I to jest bardziej czas dla Państwa, żebyście mogli zgłosić to, co uważacie, że niewłaściwy sposób zostało, bądź też zgłosić, co jeszcze powinniśmy zrobić, jeśli chodzi o tą przestrzeń, w której się znajdujemy. Zdaję sobie sprawę, że akurat spotykamy się w części miasta, która jest, lekko powiedziawszy, zaniedbana. Ona jest, podobnie jak i centrum, podobnie i ta część, mimo że graniczy bezpośrednio z centrum, jest jednak tą częścią, która wymaga dużo zmian. Zresztą jak popatrzymy przede wszystkim na zasób komunalny, który tutaj się mieści, no to on pozostawia jeszcze bardzo, bardzo dużo do życzenia. To dotyczy również części tej związanej z infrastrukturą liniową, czyli dróg i terenów jak gdyby wokół tychże dróg, czyli pasów drogowych. Zrobiliśmy przez ostatnie 2 lata, robiliśmy nawet to, co przejechałam już, zobaczyłam, że cała praktycznie ulica Zarzyska na tym odcinku między Chińskiego a Piotrkowską praktycznie została już zrobiona, w związku z czym pytanie, co jeszcze mamy w planach. Są ze mną moi współpracownicy, urzędnicy, którzy zajmują się poszczególnymi dziedzinami życia, mówiąc kolokwialnie, i spraw, które dzieją się w naszym mieście, w związku z czym na pewno też będą mi wspomagali, jeżeli będą pytania z zakresu sensu stricte merytorycznego w określonej dziedzinie życia. Raz jeszcze to powtórzę, zawsze chcę być bardzo konkretna i zawsze chcę mówić o rzeczach, nie o bajkach, ale raczej o tym, co faktycznie jest i co ma szansę się wydarzyć, bądź to, co już było i co mamy jeszcze przed sobą. W związku z czym, Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, żeby Państwu też dać szansę na wypowiedzi, żeby wsłuchać się to, co Państwo jeszcze widzicie, co nie funkcjonuje tak, albo co trzeba by było przyspieszyć, jeśli chodzi o te rzeczy, żeby ułatwić Państwu i poprawić jakość życia w Waszej małej ojczyźnie, jaki jest tutaj w mowie nazwany górniakiem, ale tak naprawdę tu sięgamy zdecydowanie trochę szerzej. Oddaję Państwu głos, jestem do Państwa dyspozycji, tak jak już wspomniałam, są wszyscy moi współpracownicy, którzy wspólnie ze mną służą Państwu, żebyśmy mogli porozmawiać o sprawach Waszego osiedla. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, może ja mogę. Bardzo proszę, po kolei, proszę uprzejmie. Ja bym chciała prosić, Praska 1, dawno remontu, od 2018 roku walczę z zalewaniem mieszkań. Cały czas jest brak funduszy. Kamienica się po prostu wali, nikt nic nie robi, nic, absolutnie, chociaż troszeczkę nie. Nic. Czy to jest to pobok? To jest komunalne? Ja poproszę jej. Komunalny w 100%, tak? W rejestrze. Rejestrze. Nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy. Od 40 lat nawet nie ma wymienionych szybek, tylko się naklejki takie stawia tam. Także jest to tragedia, a to jest bliziutko. Garaże tam, które naprawdę są mocne. Praska 1. Praska 1. Praska 1. Dobrze, sekundeczkę. Jest pani dyrektor od spraw inwestycji z zarządu lokali miejskich. Ma wszystko spisane, więc prosimy. Praska 1, dach przeciekający. Nic nie jest zrobione, nic. Jest, a ja mieszkam tam i mi woda na górę. Tam nawet fachowiec nie chce wejść, bo najpierw chce wpuścić tego, co w filmach występowali. W to ja mam propozycję. Pani dyrektor się z Państwem umówi i razem z pracownikami przyjdzie. Sama to będzie nadzorowała.
dobrze. To państwo. Najpierw pani, potem pani, potem pani. Zieleń, publicznie pani chce, czy bo jeżeli zieleni, to jest zieleń, jest pan dyrektor. Proszę uprzejmie, to pan podejdzie tutaj. Słucham uprzejmie. To ja też Tak. Chcemy podłączyć centralny, bo już mamy rozliczyć do kanalizacji wspólnotowej. Bardzo ładnie, jak remontujecie. I czerwony rynek, nie chce się zgodzić, żeby od tamtego bloku kawałek rury przeprowadzić do naszego podwórka, żebyśmy mieli centralny. To się ciągnie bardzo. Ale to jest spółdzielnia Czerwony Rynek, nie chce się zgodzić przez swoją działkę, żeby wziąć. Więc od tamtego bloku, tutaj w podwórku mamy pralnie przygotowane tam do przetrwania centralnego. My byśmy się podłączali kamienicami służby. Ja mam prośbę, pani zapisze, gdyby można było. Dokładnie. Ja z chęcią. Ale ja bardzo chętnie. Ja chcę, żebyście się podłączali. No dobra, o niczym innym nie marzę. Żebyście się mogli podłączyć. Ja jestem ze wspólnoty. Dobrze, to weźmiemy, jak połączycie mi pani jest. Przekażecie to, żeby mój asystent nie połączył się, proszę, liczę My mamy tutaj lokal, cała ściana jest widoczna, tak, wszystko tak. Jest wilgoci, ponieważ tu się leje. A czy tu cokolwiek tak, można... Ja mieszkę tu na parterze, tu jeszcze są rzadko, jeszcze trzeba sąsiadów. My mamy cały lokal od frontu. Może, ale pytanie, czy w tych komórkach coś jeszcze jest przytrzymywane? Nie, z tego wiem, co, z tego co... Bo tu widzę, tylko na jednej jest kłódka, a resztę... To ale tu się sąsiedzi, tu się sąsiedzi wyprowadzili teraz niedawno. Aha, czyli już nie ma. Czyli tutaj jest wszystko puste. Możemy to rozwalić? Jeżeli mieszkańcy nic tutaj nie przytrzymują, to myślę, że nie ma najmniejszego problemu. Tak samo ten łącznik z tym, ja cały jest zarwany, zawalony, także też się żeby tutaj... to wszystko wziąć, żeby rozwalić. No nie wiem, jak jest z łącznikiem, bo to jest to murowana część, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy tu nie trzeba... Tak nie trzeba... To na pewno będzie pozwolenie na rozebrać. Zagraża bezpieczeństwo po prostu, bo to się wali. A to możemy bez problemu rozebrać. Na to nie potrzeba, nie wiem, czy nawet zgłoszenia nie potrzeba nam. Nie. Ja do pana administratora mu mówię, żeby nawet zrobił ten porządek. To trochę no widzi pani, co tutaj się dzieje na tym podwórku. Ja tu za przeproszeniem nawet nie mogę dzieci wpuścić. A mam dwójkę. Dobrze, pan dyrektor weźmie, uprzątniemy ten... bałagan, mówiąc kolokwialnie. Będę wdzięczna, naprawdę. Nie mówię jeszcze o tym, bo tu trzeba inną sytuację. Praska 9, tak. Inaczej nie będzie zabił poszanty. Nam wchodzi widzów cały czas na ściany, bo ten cały lokal tu od frontu jest nasz, my go wynajmujemy. To jest lokal użytkowy? To jest lokal użytkowy, tak. I państwo tu się komunikują tą klatką, czy od tamtej strony? Z tej nie korzystamy, no od tej ciężko, natomiast od tamtej strony się komunikujemy, tak. Natomiast ściany mamy wilgotną całą od tych budynków. Bo są okna powymieniane i powoli coś się dzieje. Tu nie ma. To jeszcze należało tutaj do tej firmy. I ten tył też. To jest tu okno plas, ale nikt tego nie wie. Tutaj jest lokal użytkowy wyłączony z użytkowania. Tutaj to też jest puste, a tu jest nasz lokal, który my wynajmujemy. Dobrze, na razie rozwalimy komórki, będziemy myśleć co dalej. Dobrze, dziękuję pani prezydent. I możemy poprosić panią, która tutaj zaprosiła nas w to miejsce, która mogłaby tutaj do nas podejść i powiedzieć w czym... Nie, no rozumiem, że chodzi właśnie o zieleń, która tutaj jest. Tak, to już patrzymy. Oczywiście. Kwestie zagospodarowania i jakieś łapki, żeby można było, bo tu jest dojście do poradni, żeby można było też te swoje osoby, które tutaj korzystają, żeby też mogły w jakiś sposób przejść. Jest pan dyrektor. Zagospodarowanie zieleni. Bo z tamtej strony zrobiliśmy zarzewską razem z zielenią, a tutaj zrobiliśmy bez zieleni. Chociaż tam kawałkiem jest, potem tu nie ma. Więc ławki jakieś tam, ławki też są, a tu nie ma. Więc tutaj, żebyście mogli odwrócić. Zobaczyłem jedno, że zeszła to jest dobra, zdjęcie i zgłaszam. No, dobrze. Dobrze. Ktoś posadziła, ale nie opisuje, że teraz tutaj na mi jednak bardzo blisko związanej tutaj też jednocześnie z tą okolicą. Chciałabym uzyskać informacje odnośnie ulicy Łęczyckiej, ponieważ niejednokrotnie zwracałam uwagę na tą ulicę panu radnemu Henczowi oraz jeszcze jednemu radnemu, już teraz nazwiska nie przytoczę. Była mowa odnośnie ulicy Łęczyckiej i okolicy przy szkole dokładnie.
Ulice są dziurawe, jak są dziurawe, zresztą połowa i Łodzi. Rozchodzi się co najbardziej przede wszystkim oraz o tę ulicę, bo jest bardzo dziurawa ta ulica. A druga rzecz, bardzo krzywe chodniki. Dzieci po prostu jesienną porą, zimową, brają w błocie, wybierając się od odcinka ulicy Poznańskiej aż pod samą szkołę. Jest bardzo dużo błota, jest bardzo dużo liści. Jest bardzo dużo lodu. Nikt nie zwraca na to uwagi. Szkoła nie raz była informowana o tym, no ale szkoła nie może też nic nie zrobić. Ja jestem drugą mamą ozerkowską, jestem trzecią łączycką. Czyli będzie cała przebudowywana. Tak, po kolei wszystkie trzy tam. Problem istnieje już od wielu, wielu lat. Wiem, ale wie pani, że... Uważam, że największą właśnie uwagę powinny zwracać przede wszystkim tam, właśnie chodniki przy szkołach. Ponieważ jest to troszkę dosyć niebezpieczne, uważam. Jeszcze raz dziękuję pani profesorze. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia. Do widzenia. Szanowni Państwo, na tym będziemy kończyli nasz spacer. Wszystkim bardzo serdecznie podziękować za udział, za konstruktywne uwagi. Wszystkie będziemy realizowali. Jeszcze parę słów na koniec pani prezydent. Proszę państwa, to jest krótki spacer, ale też bardzo dziękuję wszystkim tym z państwa, poza moimi współpracownikami, którzy byli uprzejmi również się udać i im też dziękuję na ten spacer. Dziękuję, mam nadzieję, że te parę spraw, bo to dosłownie było paręnaście spraw, które państwo zgłosiliście, uda nam się jak najszybciej zrealizować. No, powiem tak. W obecnej sytuacji, w której jesteśmy, budżetu miasta trudno jest obiecywać, ale obiecuję, że z uwagi na sytuację tej części miasta będziemy starali się częściej na nią przychodzić i więcej tutaj robić, bo tu faktycznie dużo rzeczy potrzebnych jest do zrobienia, kochani. Także bardzo państwu dziękuję. Życzę miłego popołudnia, miłego wieczoru i mam nadzieję do następnego spotkania. Mam nadzieję na kolejnych wyremontowanych i pięknych miejscach, które będą zmieniały państwa najbliższe otoczenie, waszą małą ojczyznę, czego sobie i państwu z całego serca życzę w tym wypadku, żeby to się zmieniało, bo mi też na tym bardzo zależy, mimo że mieszkam w trochę innej części miasta, ale ta część miasta jest mi bardzo, bardzo bliska, bo tu zawsze robię zakupy, kochani. Także wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki.